Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w odcinku z Pixelgana. Dawno nie było odcineczka, ale sobie zagramy. Zostawcie lajeczka, łapeczkę, etc. Jakiś ślad po sobie. Dzisiaj pogramy. O, wow, legendarną część dostałem. Nieźle. Dzisiaj zagramy sobie fajną, słuchajcie, bo doszła nowa mapa jakby do kampanii. Ja musiałbym odblokować te wszystkie. Jak już widzicie, przeszedłem jeden z tych dostępnych światów. Czas na Black World. Więc zaczynamy. Zapnijcie pasy, usiądźcie wygodnie i lecimy. Słuchajcie. Village. Pierwsze mamy wioskę. O, tu nasz kolega gdzieś tutaj spadł. Przeszliśmy przez portal i teraz ktoś woła pomocy. Wow. Oczywiście poczytam też komentarze od was. Ojej, co to za jakaś dziwna kura? A tu jakaś kobieta. Hello chicken, witaj kurczaku. No dobra, to zaczynamy naszą przygodę w takim razie. Już się nie mogę doczekać. No i gdzie my tu mamy iść? Powiedzcie mi. Nasz smog jest z nami. Więc spoko. Wow, to jakieś złowrogie. A tu jest ta pani, nie? Co potrzebuje, woła pomocy. Sorry, roślinko, ale nie będziesz nas atakowała. Kolejna? Za dużo tu tych roślin. Dobra, musimy uważać. Ja sobie tu podskoczę. I z góry będziemy ich wszystkich ściągać. Patrzcie, tam jest pająk. Kolejny. A tam mapkę kojarzę, tak swoją drogą, z tego trybu. Nie wiem, czy pamiętacie. Gdzie tutaj się właśnie musieliśmy pokonać te wszystkie owady. Więc wiecie, to kojarzycie pewnie. Dobra. Tu jest kolejny. Damy radę z nimi. Dobra. Mam dobre bronie, to powinniśmy tutaj powalczyć z tymi dziadami. Jeszcze 13. Gdzie oni wszyscy są tak w ogóle? No tu tak chodzę. Tu jest pająk. No i oni się, wiecie, respią tak. Może być, musimy uważać. Wiecie jak to jest. Zrespi mi się pod nogami i nie zaliczę na 3 gwiazdki. Wiecie o co chodzi. You know what I mean. I gdzie tutaj kolejni? Tam jest pająk. Okej, tu gdzieś jakiś boss będzie chyba. Bo coś, nie wiem. Dobra, przejdę tutaj być może. A, patrzcie. Tutaj są. I tu gdzieś jakieś dwa jeszcze. O, tam jest gem. Ciekawe, możemy zebrać gemik. Będzie mi miło. Gdzie tu jest jakieś, o, naboje. Pyk. Gemik zawsze spoko. Teraz czas na chickena. Chicken mnie goni. Patrzcie jaki chicken. Dostaliśmy tu snajperkę. No i wygrana. Pięknie nam poszło. Dlaczego brodnie nagrywasz poł? Szczerze mówiąc to nie wiem. Jakoś tak przeszedłem już tego poł, w sensie, że dużo nagrywałem i nie ma tam co robić. Rdzawy i szara łapa, wiesz? Pewnego dnia zaczęliśmy kopać w jakby schoolyard, to takim placu koło szkoły i znaleźliśmy portal. Aha, przeszliśmy przez niego i obudziliśmy smoka. Okej, to jakieś chyba nawiązanie do Minecrafta. Then the sand. Aha, czyli on potem wysłał jakby te potwory do naszego świata. Myślę, że to moja wina. Ale wiem, gdzie ten smok mieszka. Aha, musimy się pierwsze przedostać przez tę pustynię. No to lecimy w takim razie.
Nie ma to tamto. Brod, jesteś moim ulubionym youtuberem i czy polecisz mój kanał Brod TV Fan Club? Adam Jerzyło, polecam i pozdrawiam serdecznie. A co to za jakieś owady? Tu jesteśmy w jakiejś chyba piramidzie Cheopsa. O. No nie wierzę, że tu się... Dragon, ty mnie nie strasz. Widzieliście, jak on mnie wystraszył? Patrzcie, jakiego ma wallhacka. Wiedziałem, że tu jest. Ale wiecie, czemu wiedziałem? No bo... właśnie. Temu, że płonie tutaj. Nie, nie, zostaw. Tu jest o tyle problem. Ała, no właśnie, no i tyle z tego. Już nie będę miał trzech gwiazdek. No jak tutaj zdobyć tyle gwiazdek? Dragon, bierz te kruki. Dziobaj tutaj. Gdzie tu są jeszcze jacyś przeciwnicy? Halo. 12 jeszcze was tu jest. Gdzie jesteście? Gdzie oni są wszyscy? Dobra, może spalimy ich. Po prostu. Jejku, się wystraszyłem. Nie lubię czegoś takiego. Mi tutaj gonią. A tu mogę przejść? Wow, patrzcie, jaki sekret. Leżezy. Dobra, płoń. Jeszcze 10 sztuk. No dobra, teraz to już, wiecie, nie zrobimy 10 gwiazdek. 10 się te dziadki respią. Halo? Halo, gdzie jesteście? Okej, okay. A, bo jak widzicie, mogłem wyjść tu na zewnątrz. Tu ona jest, ta kobieta. Ojejku, nie mogę mówić, tracę głos. Trochę tak średnio. Wysyłać potworów na mnie, a ja i tak wygram, zwyciężę. Gdzie tu jest kolejny? Okej, pancerzyk, pyk. Co to za czaszka tu lata? Halo, halo. Idzie kolejny. Teraz został bosik, patrzcie, zaraz tu przyjdzie pewnie. Cześć, boss. O jejku! Co to jest? Pomocy! Dobra, rozsypał się. Widzieliście co? Wow. Co do LM2, to na pewno kupiłem tę grę, zapowiada się całkiem nieźle, inaczej niż pierwsza część. Dawid Mistrz, pewnie kupiłeś już tę grę, bo to tam już dawno komentarz napisałeś. A, czyli pancerz mi może schodzić, okej. Okay. To tylko starożytna zła mumia. Pamiętam, jak przebiegłam przez jakby te... Sky Island, czyli jakby podniebne wyspy. Musimy znaleźć miejsce, gdzie możemy odpocząć. Myślę, że to jest absolutnie bezpieczne. No dobra, idziemy. Rod, zagraj w Blockstar Planet. Piszek 2. No, zobaczymy. Patrzcie, kolejna mapa, którą graliśmy. No, nie jest tu bezpiecznie raczej. Musimy uważać. Co to za dzika świnia tutaj lata? Pan świnka od Soushibo. Znaczy pan świnka jest normalny, znaczy się przyjazny, a te są jakieś dzikie świnie. O, jeszcze plujka jakaś się tu znalazła. Tam tu plują. A ten co tam robi? Co ty myślisz, że ci... O, pan świnka! Dobra. Crazy świnka. O ty, na mnie ty. Tak się nie robi. Dobra, bierzemy. Okej,
z tamtej strony mamy podejść pewnie. Gdzie tu są? Wow, się wystraszyłem. Oj. Dziki wieprzyk. Nie wierzę. Dobra, ale pokonaliśmy tego dzikiego wieprzyka. No i proszę bardzo, misja zaliczona. Pewnie wydam 3 złote gwiazdki. Pięknie. Ja dziękuję wam za uwagę i do zobaczonka. Trzymajcie się.